Vlogmas dzień, nie mam pojęcia który, bo już przestałam liczyć. Znowu, słuchajcie, jest 9:10 i ja dopiero się obudziłam. Mam dzisiaj bardzo dużo rzeczy do zrobienia, bo muszę się nauczyć na matkę i na fizykę. A dosłownie za godzinę z hakiem będzie tutaj Vera i będziemy robiły raport na fizykę, właściwie to dwa raporty, więc pewnie zejdzie nam się na to bardzo dużo czasu. Ja tu jeszcze muszę odkurzyć, ale najpierw zjedzmy sobie jakieś śniadanko. Normalnie ja codziennie wstaję o 6:07, więc chyba mój organizm po prostu, jak wie, że może sobie pozwolić, to ignoruje wszystkie budziki. Słuchajcie, zrobiłam sobie obiadek. Do tej pory cały czas tak naprawdę skupiałam się na matmie, fizyce. No po prostu taki typowo naukowy dzień. Miałyśmy jeszcze dzisiaj robić dwa raporty z Werą, ale nie udało się, więc to jest plan na teraz. No i co, mam z pół godziny pewnie do pracy, nawet nie. Musimy dzisiaj w ogóle cały dzień siedzieć przy tym okropnym świetle. No górnym. Nie, chyba nie lubię siedzieć przy takim świetle, bo jest po prostu ciemno i pada, także taki mój spot na dzisiaj oczywiście. YouTube do obiadku, no i co? No po prostu teraz miałam takie 2-3 dni, które tak totalnie skupiały się na nauce. Dosłownie nic nie robię, tylko uczę się. Już mi się wychodzi to bokiem, już nie chcę. Zmywa się zmywarka, powinnam ją wyjąć. W ogóle wczoraj robiłam sałatkę, właśnie nie pokazałam wam, ale robiłam sałatkę, więc tutaj jest jakiś durszlak i takie rzeczy. Cały dzień dzisiaj jest w przebiórku, ale przez to tak mi się chce spać, tak już mi się nic nie chce. Czy wy też tak macie, że zawsze jak robicie kawę, to zawsze wszystko się kończy? W sensie trzeba dolać wodę, trzeba ciągnąć fusy, dosypać kawę. W ogóle, czy wy możecie dać mi jakieś protipy na naukę? Bo ja zawsze dawałam wam, ja zawsze wam pomagałam. Czemu w ogóle, jak ja nie mam czasu wolnego, to nagle mam takie mnóstwo energii, które chciałabym wsadzić wam w film? Ej, normalnie, gdyby to nie był vlogmas i gdybym sobie nie obiecała, że wstawiamy filmy po prostu masowo i codziennie nagrywamy, to ja bym totalnie do takiego vloga nie wstawiła, ale no widzicie, jaka jest rzeczywistość. A dzisiaj jeszcze wiecie co jest? Po prostu ulubiony dzień w roku, znaczy w tygodniu. Czyli it's siłownia time! Ja dosłownie chodzę tam raz w tygodniu i ja mam wrażenie, że ja tam jestem cały czas, nie? Ale to dlatego, że ja tam muszę chodzić, że po prostu to nie jest takie przyjemne, bo ja może sportowym świrem nie jestem, ale zawsze ten sport się u mnie gdzieś przewijał, więc jakby... No dobra, ale nie o tym. Dobra, może chodźmy stąd. Ja to sobie zaraz zepsuję. Duża kawusia jest. Najgorsze jest w studiowaniu i w pracowaniu to, że jak macie na przykład, jak ja, jutro wejściówkę na fizykę, dwa raporty do oddania, kolokwium z matmy, a jest na przykład 16:14, 15 już, ja mam z tyłu głowy, że ja muszę po pierwsze być ogarnięta na te wszystkie rzeczy do szkoły, muszę pracować, jeszcze na to nauczyć i jakby brak mi tego czasu, kiedy mogłabym się tego uczyć, więc dzisiaj byłam cały dzień w domu, teoretycznie to robiłam, ale w praktyce połowę tego czasu odsypiałam, starałam się jakiś cały czas robić content, pomimo że się uczyłam. Z jednej strony lubię ten pęd, a z drugiej strony mam wrażenie, że przez to, że robię tyle rzeczy, to w każdej nie jestem taka perfekcyjna, no bo vlogmasy mogłyby być 100 razy ciekawsze. Tak samo mogłabym 100 razy bardziej przygotowywać się do szkoły, no trudno. Tak już jest i tak na razie zostanie. Wyszłam z siłowni, jestem in my menel era. Jest to pierwszy raz, kiedy idę z siłowni na tramwaj, a nie autem, no bo auta nie mam. Trochę się boję, as always, więc do was gadam. Myślałam, że jest dalej do tramwaju, jest bliżej. Jadę do domu i mam tyle do zrobienia, ale zimno. Nie wiem, co ja wymyśliłam z tą siłownią o 21:00, żeby wracać. Kto to widział? Jestem po siłowni, wróciłam szczęśliwie do domu. Zrobiłam sobie właśnie taką pyszną tortilkę, bo słuchajcie, przywiozłam jeszcze kurczaka z domu. To są drogie tematy, więc jak mam, to wykorzystałam, więc wykorzystałam jakieś pyszne warzywka, właśnie tego kurczaczka. Zrobiłam sobie taki sos majonezowy, wiecie, keczupowy, love it. No i w moim jakże pięknym świątecznym kubku, którego używam od rana do herbat. Robimy sobie herbatkę, taką typową zimową. Czeka mnie jeszcze dzisiaj wieczór montażowo-uczeniowy. W sensie muszę jeszcze poczytać i posłuchać sobie o lepkości, cieczy i takich jakichś rzeczy. Sama nie wiem. No ale najważniejsze to jest matma, czyli usystematyzowanie sobie, co mam jutro zrobić na kolokwium. Czyli dokładnie, wiecie, co, jak i gdzie i muszę wziąć na pewno
zeszyt, żeby mieć tablicę, bo tablicę możemy mieć, ale żebyście sobie nie myśleli, nie takie ładne, jak mamy w liceum, takie piękne, rozkładane, książkę po prostu wiedzy, tylko możemy mieć jedną kartkę A4, jakichś wzorów, które napiszemy odręcznie, więc ja coś tam pokombinowałam, zrobiłam. No i teraz będę jeszcze się troszkę uczyć. No i oczywiście takie pyszne pomarańczki i cytrynki z Thermomixa dodajemy do tej herbatki, bo to nadaje takiego najbardziej świątecznego smaku, bo wiecie, to jest takie przygryzione, to stoi w słoiku w lodówce. Uwielbiam. I ostatnio właśnie dodaję sobie pomarańczkę, ale sok jakby z cytryny i to jest to powoda to połączenie. Zrobiłam sałatkę. Ale zaraz wam pokażę, ile tej sałatki jest. Uwaga, mieszkamy same z Jagą przecież. Jak dla wojska, już ją jadłam. I dobra, może zróbmy sobie taste test. Czy jest taka dobra jak wczoraj? No wiecie, to jest porcja, którą my robimy w domu na 4 osoby. I to jest moja ulubiona sałatka. To jest fasola, ser żółty w kostce, w sensie już starty, ogórek korniszony, taki wiecie, z octu, słonecznik prażony i... Naprawdę mam dzisiaj laga. Mówiłam, że fasola czerwona? Uwielbiam. Każdy z mojej rodziny, kto robi tą sałatkę, mówi, że to jest moja sałatka. Nikt nie wie, jak ta sałatka się nazywa. Każdy mówi, że robimy Joli sałatkę. To jest tak proste. Aha, i to jeszcze jest majonez. To jest taka tucząca sałatka, ale priorytetowy do zjedzenia był kurczak, okej? Okay? Także z takim pięknym zestawem idę właśnie do mojego ostatniego spotu naukowego. Tutaj oczywiście się uczyłam, no a teraz sobie tutaj zjem, odsuwam to na bok, żeby na to nie patrzeć. No i jeszcze moja świąteczna, zimowa herbata. Nie mogę tak robić, bo patrzę się w podgląd i zaraz wyleję to. Dobra, żyję. A, no i w ogóle, moi drodzy, jeszcze wam nie powiedziałam, moje najnowsze odkrycie, widzicie, czego ja słucham? I nie chodzi o zespół kombi, tylko o playlistę. Na TikToku każdy teraz to łapał i każdy ma wrażenie tego słucha. 40-letnia rozwódka zmienia swoje życie. Nie mam ani 40 lat, ani nie jestem rozwiedziona. Ale ta playlista tak oddaje, bo wiecie, no, to jest tylko nazwa, ale to są takie typowe, stare hity. Bo ja tak sobie teraz nagrywam te 3 dni, chodzę na make-up i jako, że tutaj jest wasze, mam nadzieję, komfortowe miejsce, wy mi to zawsze piszecie, ja uwielbiam tego słuchać, więc żeby tradycji stało się zadość, to robimy, słuchajcie sobie, skin check. Także tak na ten moment się to wszystko prezentuje. Wydaje mi się, że ilość teraz, wiecie, jakieś pierwsze zaliczenia, kolokwia. Tutaj jest tak normalnie, tu niekoniecznie. I jem kolację. Smacznego wszystkim, którzy jedzą, bo ja zawsze oglądam filmy na YouTube, jak jem, także smacznego. Mega dobra było, została mi jeszcze herbatka, także dopijam i idę się kąpać, bo jest późno. Dobra, no to na dobranoc. Szybkie otwieranie kalendarzy. Dzisiaj mamy 13. Tropical Lemongrass. Także odwracamy. Nie wiem, czemu to są w ogóle tropikalne herbatki, jakby, kochani, to miał być kalendarz świąteczny. 12 otwieraliśmy, dobrze, dobrze, tu jest 13. Wow, jak mi dzisiaj szybko poszło. Już zdemolowany jest ten kalendarz. O taka, nie będę jej jadła. Czy czeka mnie długa nocka, widzowie? Oj, coś czuję, że tak. Słuchajcie, zaczęłam robić właśnie notatki na fizykę. Zresztą zaraz wam mogę pokazać, tylko najpierw let's do our skincare. Autentycznie mam jakąś kupawkę wieczorem, ale zawsze się tak dzieje, jak właśnie muszę się skupić. No i generalnie, jak się mieszka w domu, takim wiecie, z rodzicami, to i większa motywacja do robienia wszystkiego, bo tu mama albo tata przyjdą i powiedzą ucz się. Dodatkowo też jest taka też motywacja, żeby szybciej spać, no bo wszyscy idą szybko spać, to ty też. Jak się mieszka samemu, można chodzić spać o której się żywnie tobie podoba. I tak wychodzi, że miałam tak naprawdę czas od rana, no dobra, od 10, no bo wtedy się obudziłam, zjadłam śniadanie i wiecie. No to od 10 miałam tak na dobrą sprawę czas. Wczoraj miałam cały dzień, dzisiaj miałam pół dnia powiedzmy. Wydaje mi się, że na kolosa umiem, jeszcze zaraz sobie te wszystkie zagadnienia przećwiczę, ale wydaje mi się, że też jutro od rana to zrobię. Teraz troszkę pouczę się na fizyczkę, no bo jak co środę ja wam narzekam na te wyjściówki. Co prawda tydzień temu pan nam zrobił miłą mikołajkową niespodziankę. Tyle mikołajków wypada, że to hit. A już mi nie wypadało, ale wydaje mi się, że to po prostu znowu gdzieś tam podświadomy stres. Bo wiecie, ja mam taką głupawkę, ja się śmieję, ja naprawdę czuję się cudownie, ale może to gdzieś we mnie siedzi. I w ogóle właśnie wam opisywałam na komentarze, ja tak uwielbiam, jak wy mi piszecie komentarze. Ja wiem, że ja nie zawsze jestem na premierze, bo ja najczęściej coś robię wtedy. Albo nagrywam, albo wiecie, jestem na uczelni, no bo ja w różnych godzinkach te filmy wstawiam. Także umawiamy się tak, ja teraz suszę te kłaki, a potem wy idziecie ze mną zobaczyć, jak wygląda proces uczenia się na fizykę. Ja tak uwielbiam ten vibe, choinka, świąteczny kocyk. Popsuje nam fizyka, ale tutaj też jest ładnie, bo mamy świąteczną świeczuchę, którą dostałam chyba rok temu od
Natalki. Mamy świąteczny kubek. No już mniej świąteczną matmę, do której będziemy potem wracać. No i naszą ulubioną fizyczkę. Także tutaj jakby to mam poprzednie ćwiczenia i na ich podstawie mogę wam pokazać, jak ja to robię. Tak więc rozpisuję sobie po prostu wszystkie potrzebne zagadnienia. Czasem sobie wklejam jakieś rysuneczki. Proszę bardzo. Planuję wstać jutro o 6, więc zrobić z wami szczera. Ja nie będę siedzieć tutaj przy tym biurku nie wiadomo ile. Tak więc no co, jutro mam na troszkę później, więc będę skupiała się rano na matmie. Fizykę może ogarnę trochę później. Tyle to porobię. No i montuję dla was vloga, bo dawno tego nie robiłam. Dobry moi drodzy, witam się z wami, słuchajcie, nawet nie wiem, co za dzień tygodnia, w czwartek się z wami witam. Piję sobie właśnie moją drugą herbatkę, ja dzisiaj wyglądam jakby był vlogmas, nie? Jakiś ciepły sweterek, no i pomyślcie sobie, co ona może robić w ogóle, która jest godzina, no słuchajcie, mamy już zaraz 15. Ja siedzę i montuję świąteczny kocyk, widzicie, te klimaty. Dzisiaj wstałam rano i nawet nie miałam siły, szczerze mówiąc, się pomalować, właściwie to zabrakło mi czasu, bo wstałam koło 6:30, No i jeszcze liczyłam sobie zadania z matematyki oczywiście na kolosa. Wybaczcie, że po prostu ostatnie te vlogmasy są jakieś takie rozwalone, ale teraz już będzie tylko lepiej, ponieważ to, co mnie stresowało, jest już za mną. Nie było aż tak źle, szczerze mówiąc. Było to kolokwium z analizy matematycznej, pewnie większości z was mało to mówi. Spoko, mi też. Przez to, że byłam taka zestresowana, to nie chciałam też tej energii tutaj przelewać i musiałam być skupiona, więc nie nagrywałam, ale jest to za mną i zrobiłam wszystko. Czy dobrze? Nie mam pojęcia. Jestem też po fizyce, bo właśnie jeszcze dzisiaj była wejściówka z fizyki. Szczerze mówiąc, nie przyłożyłam się do niej zbytnio, bo wolałam skupić się na kolokwium z matmy, a do tego wszystkiego dochodziło jeszcze montowanie vlogmasków. Co prawda nie jest to codzienne montowanie vlogmasów i dobrze, bo bym się nie wyrabiała. Tak, mi się chce spać, serio. Ale zjadłam taki duży obiad. To, co widzieliście rano, to jest moja owsianka, że mnie nie pokażę, bo jest w stanie strasznym, ale tutaj mi została, bo ja oczywiście nie zjadłam. Są to moje overnight oats. Ja wiem, że ludzie o tym trąbią już parę lat, że to jest przepyszne, smaczne i w ogóle super szybka opcja na rano i dzisiaj mi to ułatwiło życie, ale nie umiem zrobić porcji dalej dla jednej osoby, która byłaby wystarczająca, bo tą overnight oat tak o 1/4 mogłam zrobić mniej, to by nie zostało. Tutaj z kolei mam mój obiadek. Nie wiem, czy kojarzycie, właśnie montuję w tym vlogmasie poprzednim, że jadłam te polędywiczki, no i teraz też je jem, ale był to, słuchajcie, jakiś tam słoik z domu i też muszę robić te słoiki jeszcze mniejsze, bo no będę miała obiad na kolację tak naprawdę. Nie umiem wycyrklować, jak to zrobić, żeby po prostu było dobrze. W ogóle jestem w szoku, jeżeli jeszcze dotrwaliście do tego momentu vlogmasu. Jakby gratulacje dla was. Ja się cieszę, bo ostatni rok nie był zbyt łaskawy pod względem takim, że po prostu zwaliłam mój aparat i tych vlogmasków było mało. Ale totalnie inny vibe mają te vlogmasy. Patrzcie, w jakim ja miejscu byłam w zeszłym roku. Chodziłam sobie do liceum, chodziłam sobie na prawko. Właściwie to dzisiaj albo wczoraj był równo rok od tego, jak nie zdałam prawka za pierwszym razem. Bo jak nie wiecie, to ja zdałam prawko w ogóle za trzecim razem. Taki fun fact o mnie. Bardzo fajny jest teraz ten trend na TikToku, że na przykład o sobie mogłabym powiedzieć, jestem teraz studentką, jeżdżę sobie autkiem po Nowym Mieście, bo świat nie skończył się, jak miałam 17 lat. Top. Jakby uwielbiam czytać ludzi historię. Śmiesznie ogląda mi się teraz moje memories na Snapie, bo byłam w totalnie innym miejscu. I te vlogmasy też z zeszłego roku są totalnie inny vibe, bo wiecie, to było planowanie 18 i jakby ja się martwiłam maturą. Dzisiaj właśnie miałam takiego snapa, że wszyscy boją się tego 2023, bo to będzie rok maturalny, a ja mówię, nie, trzeba się pozytywnie nastawić, będzie dobrze. I jest dobrze, jakby jest dobrze, więc jestem ciekawa, co mi przyniesie ten 2024, no bo 2023 to były kolosalne zmiany w moim życiu, ale nie mogę już tak się rozwodzić, tylko zabieramy się do roboty. No to jaką ja mam dętkę w tym tygodniu, to jest masakra, ale skończyłam właśnie montować tego vlogmasa, także teraz będę się męczyć, żeby go wstawić, wymyślić jakąś miniaturę, ja naprawdę... Dobra, zdradzę wam sekret, ładne miniaturki to są po prostu ładne zdjęcia, więc jeżeli ktoś jest taki, powiedzmy, Pinterest, aesthetic, no to w tym momencie on ma mega prosto, żeby zrobić miniaturkę, no bo wystarczy, że poskleja sobie swoje ładne foto.
roboty, które sobie robi i wstawi sobie na przykład na Vlogmasie czerwoną obramówkę i puszcza to. No a ja mam taki problem, że ja po prostu nie robię sobie zdjęć, szczególnie jak teraz, na przykład, no widzicie stan faktyczny w tym Vlogmasie. Cały czas coś robię. Nie jest łatwo, ale na szczęście już jutro weekend, także właśnie musimy się spakować, bo jadę do rodziców. Tylko dajcie mi dokończyć ten film. Ja po Vlogmasie powinnam mieć tą motywację, żeby działać więcej, no bo wiecie, w 2022 nie popisałam się ilością filmów, umówmy się. Co? W 2023, nie w 2022. No ale w 2024 bym chciała, więc no zamiast odpoczywać po Vlogmasie, to ja powinnam ultra nie chce mi się pakować. Tutaj stoi jeszcze walizka, bo ja dosłownie w poniedziałek się rozpakowywałam i mamy jakieś 4-5 dni później, ja się znowu pakuję i znowu wracam do zielonej. Nie narzekam, bo sama to wybrałam i bardzo mnie to cieszy, ale po prostu tak mi się nie chce, że aż po prostu zrobiłam sobie jedzenie na jutro, żeby o tym nie myśleć, że muszę się spakować. Tak więc, zrobiłam sobie tortilkę, bo miałam jeszcze przywiezionego z domu kurczaka i została mi resztka, także już tutaj jest zapakowana, bo niestety nie mieliśmy folii aluminiowej, tylko papier do pieczenia, więc jakby no w papier do pieczenia nie zapakuję, mówię dobra, biorę tą śniadaniówkę, mam nadzieję, że jakoś to upcham, bo największym hitem jest to, że ja oczywiście muszę wziąć lodówkę do domu. Zastanawiam się, bo czy ja muszę coś przywozić potem tutaj? I niby wszystko spoko, ale ona wygląda. Nie chcę jej obrażać, bo naprawdę na studiach się mega przydaje. Ale nie jest to moja ulubiona rzecz do targania, zważywszy na to, że ja mam jeszcze zawsze torbę, no bo wracam od razu po studiach, plus walizkę. I o ile wracam autem i to tam wszystko leży, tak, no, kiedy pociągiem, to trzeba wszystko ze sobą targać. Dobra, względnie się spakowałam, tutaj nawet zmieściłam tą lodówkę, bo stwierdziłam, że wezmę ją na wszelki wypadek. No nie mam co w nią nawet spakować, więc upchnę ją do walizki. Tutaj mam jakieś ciuchy, dosłownie ja jak wracam, to biorę najbardziej randomowe rzeczy ever. No ale to nic, wszyscy są przyzwyczajeni, że po prostu to jest takie moje domowe wydanie. A ja teraz idę obejrzeć sobie jakiegoś w końcu vlogmaska, czyjegoś, nie swojego. Bo to nie tak, że ja oglądam je hobbystycznie, po prostu ja oglądam je tyle razy przy montażu, a potem muszę jeszcze je obejrzeć, żeby sprawdzić, czy nie ma błędów. Tak jak na przykład ostatnio, raz nie sprawdziłam i się nie wstawiło pół vlogmasa. Ja powoli kładę się do łóżka, ale słuchajcie, muszę jeszcze zrobić sobie w ogóle listę rzeczy, tylko nie wiem, gdzie jest mój telefon. Ta, pan Hilary zgubił swoje okulary, tutaj leżał. Tak więc sporządzam listę rzeczy, które muszę zabrać jutro, żeby po prostu rano, jak wstanę o 6, nie mieć takiego, kurde, co ja mam zabrać i wtedy myśleć i marnować czas, tylko po prostu odhaczać z listy. Także pierwsze, co to są ładowarki, plus muszę wziąć właśnie iPada, bo tak to pewnie bym go nawet nie brała. No ale jutro jadę na studia i wiecie, o czym ja nie mogę zapomnieć? Bo o ile to zawsze była lodówka, ale lodówka już jest dawno tutaj schowana. No widzicie, będę miała to, to i uwaga, hit, to ze mną jeszcze jedzie. Właściwie to liczę, że zostanie to w Poznaniu, no bo po prostu muszę zajechać na chwilkę do Primarka i słuchajcie, będę to wiosła w torbie z groszka, nie? To jest taki hit. Teraz będę zabierała się oczywiście za montaż filmu, jest północ, ja w ogóle muszę wstać o 6 i to jest najpóźniejsza godzina, o której ja mogę wstać, z tego względu, że jutro jest wykład na 7:50. Ja was tu zostawiam już w tym momencie w vlogmasie, bo i tak to był taki typowy ogarniający vlogmas. Dajcie znać, czy lubicie takie domowe vlogi, czy właśnie wolicie, jak na przykład się coś dzieje. Tak jak na przykład byłam w zielonej, wyszłam gdzieś z dziewczynami, były jakieś zmiany otoczenia. No, pod koniec grudnia będą 3 miesiące, jak tutaj mieszkam. Szczerze mówiąc, nie jestem jakoś bardzo przywiązana do Poznania. Jakby mi ktoś powiedział, że ej, dawaj, jak przyniesiemy ci studia i nie będzie jakichś tam zobowiązań i żadnych problemów z tym wszystkim, to możesz zamieszkać gdzieś indziej, to ja bym nie miała problemu. To nie dlatego, że mi się źle mieszka w Poznaniu, tylko po prostu nie czuję takiej więzi z tym miastem, z zieloną. No mam tam sentyment, bo mieszkałam całe życie, ale właśnie wszyscy byli tacy, że bardzo chcieli się wyrwać z tego miasta. Ja mam teraz do tego taki stosunek, że bardzo miło mi się tam wraca. Czy chciałabym tam mieszkać teraz na stałe? Chyba nie, bo jednak ja lubię, że tutaj dużo się dzieje. Ja uwielbiam, że ja mówiłam po prostu zawsze, że no tutaj dużo się dzieje, to będzie się działo, to imprezowe życie będzie top, no ale przez to, że dużo się dzieje, no to dużo się dzieje też w moim życiu i ja nie mam czasu nawet na jarmark świąteczny. Słuchajcie, w grudniu nie byłam na jarmarku świątecznym. Chciałam się z wami podzielić moimi przemyśleniami, ale szczerze mówiąc, gdybym mogła przepisać sobie studia i jakbym mieć na przykład, jak skończę ten pierwszy rok, to mieć go zaliczonego na innej uczelni, mogłabym się totalnie przeprowadzić. Szczególnie, że mi bardzo brakuje moich przyjaciół i to ludzie, za którymi tęsknię strasznie, bo każdy z nas rozjechał się w totalnie różnych trzech kierunkach. Ja jestem tak jakby po środku, wszystkich goni czas, każdy musi, wiecie,
wiecie, pracować. Ja mam tego farta, że ja sobie pracuję w tygodniu, ale jakby też moje założenie było takie, że skoro tydzień jest mega napięty, to ja weekend muszę mieć na to, żeby się spotkać albo właśnie z przyjaciółmi, albo z rodziną. Więc najbardziej to ja bym chciała, żeby każdy miał tą swoją wymarzoną uczelnię w tym samym mieście i żebyśmy mieszkali w tym samym mieście wszyscy. No ale niestety nie jest to na ten moment możliwe. To jest mega dziwne. Każdy z nas ma taką wolną wolę. Jest dorosłym człowiekiem podejmującym samodzielnie decyzje i jakby możemy, wiecie, teoretycznie robić co chcemy. Nikt nas nie zmuszał, żeby się rozjeżdżać w różnych kierunkach. No ale każdy miał inną wizję na siebie, a żadne z nas nie chciało drugiej osoby stopować. Każdy mówił, okej, spróbujmy takiego życia. Jednak na ten sposób mi bardzo doskwiera. Nie sądziłam, że kiedykolwiek będę to mówić. Spodziewałam się faktu, że niektórymi przyjaciółmi się rozjedziemy w różne kierunki, ale nie spodziewałam się, że ze wszystkimi. Przynajmniej Justa o sobie przypomina cały czas. Mamy takie same bransoletki, jak jeszcze nie wiecie i nie zauważyliście, że non-stop nie chodzę. No tyle. Jeszcze chyba w vlogmasie w tym roku nie płakałam, ale już mi się zbiera i jak ja będę teraz montować? Walnęłam wam takiego speecha na koniec. Jakby cieszę się, że jutro wracam do domu, ale tak sobie myślę. Nie miałam w ogóle czasu myśleć na ten temat. Brakuje mi tego, że mogłam, wiecie, wsiąść w auto i w 10 minut znaleźć się u każdego z nich, nie? I tym smutnym akcentem tym razem żegnam się z wami. Kończy mi się już pamięć, gadam za długo. Także przesyłam buziaki i do zobaczenia. Pa!